Jesteśmy w centrum Pilc. O, tam jest koniec drogi i dosłownie zaraz jest miejsce po moście. No a tu jak widać, tu była wieś, którą zniszczyła Nysa. Pozostałości nieliczne, jakiś tam kawałek drogi, powiedzmy mocniejsze. Podejrzewam, że ta droga to jest kwestia nowsza niż ta wieś. Zlikwidowana, służyła na potrzeby ewakuacji. No i tam idziemy do miejsca, gdzie faktycznie widać, jakie straszliwe spustoszenia rzeka zrobiła. Jest droga, nagle nie ma drogi, jest głęboki rów. Rzeka tam sobie zrobiła nowe koryto swego czasu. Nysa wygląda teraz grzecznie, nic specjalnego, nic atrakcyjnego. No tu oczywiście zaraz za krzakami zaczynają się wielkie, wielkie, wielkie wyrobiska żwiru i innego piasku. Nie omieszkam ich dzisiaj obejrzeć z bliska i pomacać wędką. Jak widać, wiosna w pełni. Jakieś bąki, pszczoły, trzmiele i inne tu latają. Może i pachnie, ale ja mam cholerny katar dzisiaj. To wszystko przez żonę, bo ze mnie kołdrę w nocy ściąga. Oba, i tu płynęła sobie rzeka. Musiała płynąć całkiem rzeźko. Skoro urwała dość solidny i, jak mi się wydaje, po niemiecki kawał wału drogowego. Te śmieci też współczesne, podejrzewam, sprawy. Nawet o dziwo, stosunkowo niedużo śmieci tu się wala. O, zajrzymy, może coś znajdziemy fajnego. Ups. Nie, niestety nic nie znaleźliśmy. Worek po nawozie. O, tu widać, niedawno woda stała. Tak w ogóle to jest cholernie sucho. Mimo, że po dość silnych opadach deszczu. W ostatnich dniach, zresztą dziś jest też bardzo burzowo. A, właśnie wchodzimy na asfalt. Ops. Jesteśmy na asfalcie. Już. To chyba celowo uwalone. O, żono, jesteś tam? A tu już nasi byli, jak widać.